Cześć, witajcie na kanale Świat Akumulatorów, witam serdecznie. Robert z tej strony. Dzisiaj będziemy mieć spotkanie w Łodzi z wujkiem akumulatorem. Zobaczcie, ja tak elegancko ubrany, bo Tomek zorganizował spotkanie na takim oto parkingu. No i okazało się, że jak tutaj dojechałem, to mnóstwo ludzi przebierało się tutaj do biegania, no i wbiegali w tamtą stronę do puszczy, a w ogóle tam przy tamtym samochodzie widzicie już Witka Pierzyńskiego i Gracjana z Wrocławia. Nie da się wykorzystać takiej okazji, żeby nie pobiegać. Spotkanie jest na godzinę 12, ja przyjechałem, było coś przed 11, pohasałem sobie za 40 minut, teraz się przebieram i za chwileczkę idziemy organizować się i czekamy na przyjazd elektrycznej syrenki i pierwszych gości. Słuchajcie, tu już powoli robią się ludzie. Topla. Chodź, Wituś, ty jesteś ekspert. Oceń ten akumulator. Jak masz na imię? Krzysztof. Adin. Tak. Dwa. Tri. Cztery. Twoje gałazy, budiet ciężkie. Trzy lata mam. Proszę jeździć i obserwować. Czy jakieś kłopoty się dzieją? Czy są jakieś problemy ogólnie? Przepływomierza lekał na nie. Nie, nie ma problemu. Samochód odpala. To ja myślę, że jeździć i obserwować. Dawaj, odpalaj ten. Słuchaj. Dobrze, a teraz już tester zaczyna pół koła. Teraz już tak na poważnie. O, jest i wujek. No. Teraz tak na poważnie. Chodź tu, obserwuj. Chyba, że chcesz samemu. Dawaj samemu, dawaj, to jest łatwe. Słuchaj, jak ja to umiem obsłużyć, to i na pewno ty. Dobra. Wybierz proszę właśnie samochód. Kij podkładamy, enter. Tak. Siema wujek. Lokalizacja na zewnątrz. Jednostka EN, bo taką mamy jednostkę. I tu zmieniamy, zatwierdzamy. Czy strzałkami od razu? Strzałeczką, proszę bardzo. A nie, znaczy, zatwierdzić. Tak. I teraz strzałeczką. Prąd deklarowany 800. Jest 800 amperów, według normy, którą prędzej ustawiliśmy. Jak Słowieńcy ci obiecają 800, to będziesz miał. Powitać. Radek z Mazatowa. Ja się tylko przywitam. Cześć, to my. Dobra, dawaj. Okej, okay. Enter. Tutaj. Ja ci powiem, jak to lepiej ustawić. W dół strzała. Cześć, zobaczymy, czy Witek ma. To ma. Okay, enter. I teraz musisz wbić do góry strzału. 85. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Cześć. Enter. Strzała w dół. Uruchom i teraz przystaw go tak z centymetr nad akumulatorem. Czy tutaj teraz jakby bierzemy i okej, okay. Zarejestruj. Daj mu chwilę. Dobra, złapał. Tam masz takie, no teraz będzie liczył. Taką masz oporniczkę, ma 10 amperów i potem sobie gdzieś tam to kalkuluje. Ma zaktualizowanego, bo w starszych wersjach nie było możliwości wprowadzenia tych amperogodzin, pojemności. Chociaż to i tak nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś badałem na starym i na nowym. To tak, wyszło tak samo. No, nie ma różnicy. Cześć w ogóle. No witaliśmy się pan. Dobrze, będzie jeszcze raz. Drugi Ford. A no tak, bez okularów. Tak jest. O. Raz lepiej. Tak. Tutaj jest, no już to jest pijemy, nie? Tak. Kurde, to miało chwilę potrwać, nie? A już ręka boli. Jak akumulator, jak to ciągnika, to... Nie no, do Forda Krzyśkowego, nie? No tu Fordy fabryczne powiedzieć 70 coś, ale co? Nie, to bez znaczenia. 80 pewnie, że nie ma znaczenia. Taki, jaki się mieści, jest okej. Okay. 32 na kolejny godzinę, jak się zrobi czerwony, to dobra. O, to jest bardzo dobre podejście. A trzeba najpierw klemu odciągać, czy można bez? Z klemami ma lepiej. Dobra, słuchaj, masz tak. 691 zmierzone w temperaturze 12 stopni. To jest temperatura akumulatora, jaką zarejestrowałeś. No i luz. Generalnie nic więcej się nie dowiesz poza tym, że masz dobry akumulator. No to na 3-letni akumulator. Cześć, myślę, do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Kapitanie, twój widz. Dzięki za kubek, szklankę. Tak, chodź, będzie, oglądamy kampera. W kamperze. Dobra. Ale jest, bo wróciliśmy z nadmorza. No to jest zupełnie nieistotne. Słuchaj, zaraz zobaczymy. Założyłem... Mhm. O, mówię, jeszcze nie sprzątnięte. Ty, no elegancko. Tam jest stół po środku. Ty, ale to tak romantycznie zrobiłeś, jak rozumiem. A tam jest stół podnoszony na tych nogach z tej, z
z jachtów, chyba. Czyli jak rozumiem, masz taką wersję, że możecie sobie gdzieś tam kucnąć, usiąść. Toaleta łazienkowa, okej. No i przyjechałem, bo będę kupował akumulator do Webasto. I teraz się zastanawiam, czy setka mi wystarczy, jak nie mam... Nie mam żadnej instalacji fotowoltaicznej. Okay. Masz wszystko podłączone do tego? Nic nie mam. Ja wiem. No. Masz wszystko podłączone pod jeden akumulator rozruchowy? Nie, pod rozruchowy mam tylko ten. Tylko ogrzewanie. Reszta jest w ogóle oddzielna. Okej, w porządku. No na kempingach to pod prądem. Okej. Okay. A większość tych tam lampek to jest na baterię. Pod blokiem stoi, nie chcę zakładać, żeby tego nie zawinęli. Nie? Łatwe do demontażu da się zrobić, bo da się zrobić na relingu, mocowane na ten, bo w sumie tak, musisz sobie przemyśleć jeden temat. Jeżeli dla ciebie wzięcie panela z piwnicy, albo z działki, albo z garażu, tak, byłoby, że kładziesz to na gotowe relingi, łapiesz klemami i masz wyprowadzone już na górze możliwości wpięcia się, byłoby dla ciebie dużym kłopotem, to się nie baw to. Ale jeżeli na przykład takie 15 minut roboty przed wyjazdem nie byłoby dużo, możesz to łatwo zrobić. No nie wiem, ale wolałbym na przykład akumulator sam. Który będę ładował, mam masz 15 tysięcy. W porządku, masz osobny jakiś akumulator do tego? No właśnie chcę dokupić i teraz nie wiem, czy setka by mi wystarczyła na takie dwudniowe wyjazdy, czyli wystarczy ci, ale trzeba pójść w AGM-a. To wiesz o tym, nie? Ale chciałem tego Nano, tego Energoblock, dobrze pamiętam? Taki jest taka firma, Energoblock. A widziałeś już te nasze? Grafenowe? Widziałem, no. A one będą git, do, tak żeby tylko doładowywać takim noko, na przykład tam przyjeździe. No. To widziałem wczoraj, kiedy... Słuchaj, mówi tak, jakbym nie potrafił chwalić swojego. Nasze są najlepsze, nasze. A szukałem jednego tego, co kapitan dostał chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Ale to były litówki. To już nie było ich. Nie, na sklepie nie, to mamy, ich. Ale to są litowe akumulatory, nie? To jest coś zupełnie innego. Ale to spoko. I teraz jesteśmy już z tyłu, słuchajcie, po otwarciu drzwi. Widać, jaka jest przestrzeń ogromna tego kampera. Uchwyty. Super. Kuchenka. Jak rozumiem, wróciłeś dopiero co z podróży. Dopiero. Tak teraz jest. Teraz nad morza. Super. Było świetnie. Po samym odpaleniu. Jak tłoki wyjdą w górę, to będzie ok. No dobra. Kiedy? Gaz. Parza usta, zażigaj maszynu. Od śmigła. Nie, teraz się oddyszy już mówi, jak są tego, odrzutowce. 200 pokazało przez chwilę. Ale no, przy rozruchu. 20 amperów. Już masz 4. Spirelli to z napięciem. Tyle to widać. Dlaczego na przykład zmniejsza się tego prąd, tak? 12,5, czyli w tej chwili w zasadzie odciąłem. 12,15. No, 12,15, bo jest folia, dobra? Ty, ale powinno rosnąć. Co jest? On go powinien puścić w tryb diagnostyczny. To jest 5 amper, no tutaj to... masz tak naprawdę teraz. Tam to był test zmierzony, a tutaj masz tak naprawdę w trybie tym. Nie, bo chciałem ci pokazać. Zgaś jeszcze raz. Trzymasz tym, 14. Zgaś jeszcze raz. No. Dobra, poczekaj. No, super. I wiem, co Jacek mówił. No i teraz odpal. Teraz jest minus 4, tak? Dwa. No, dawaj teraz. Poczekaj, wezmę jeszcze tak. Jak nie, to mogę Waltomierz jeszcze dodatkowy zapiąć, tak? No, rusz się. Fajne myśl tam, mierniczki. Poczekaj, bo trochę zimno. O, proszę. Kurde, z żółtego dużo lepiej smakuje. Nie wiem, nie miałem okazji z tamtych pić. Kurde, o, z tamtych to miałem okazję na Podlasiu, kurczę. O, tak. To wiem co, jak na Podlasiu. Koło 20, masz 11,9. 12. 12,3. Dycha przy 13. Dobija pod 14, spada już w dół. No spoko. Ale masz porządny akumulator. Marcel, jak się jeździło elektryczną syrenką? Opowiedz. Wolno, cicho. Podoba ci się? Tak. Chciałbyś, żeby tata jeździł elektrykiem? Tak. Tata. Jest w planach. Jest w planach? A może hybryda. Tak. Marcel z prawie Warszawy. Ząbek. Syn Rafała. Pamiętajcie, jeżeli szukacie akumulatorów w Warszawie, to u tego pana. Aleje Jerozolimskie 228. Tak? Ja już się nauczyłem. No. Dzięki Rafciu za wizytę. Dzięki. Bawcie się fajnie. Proszę bardzo. To jest siła. Widzicie? To jest kurde nasz najlepszy widz z Ząbek, nie? Chyba najmłodszy.
Najmłodszy, najlepszy, to jest kurde. Zapraszamy. Jedna z takich ciekawszych atrakcji dzisiejszego spotkania, która robi wrażenie, to jest elektryczna syrenka, którą stworzył Paweł z Tomkiem. Paweł to ten w tych okularach po prawej, Tomek to wujek akumulator, którego już znacie. Siemanko. Cześć. A ciebie co sprowadza? Sprawdziłem sobie akumulator, niestety muszę wymienić. Tak? W którym aucie? Aucie żony. Ty w tym? W tym. ZG to zgierz? Tak, zgierz. To tak ze zgierza się tutaj śmieją, czy z czego to się śmieją tutaj w Łodzi? Ze zgierza. Ale o co im chodzi? To jest, bo ja oglądałem takiego... To nikt nie wie. Słuchaj, oglądam tego takiego stand-upera Paczesia tutaj od was czasami i on tak ze zgierza Tak? Historia, to się wszyscy śmieją ze zgierza, tak. No mnie to nieszczęście spotkało, że się wyprowadziłem do zgierza z Łodzi. Aha, to jest taki import. Słuchaj, zaraz podejdź, dam ci kubeczek. Dobra. Bo jak rozumiem, pewnie znamy się z internetu. Z internetu się znamy, super, tak. No. Tak, także widzicie, że syrena budzi spore zainteresowanie, ale też Paweł dostarczył tutaj elektryczne rowery, bo Paweł z kolei prowadzi łódzkie centrum rowerowe. Można u niego kupić elektryczne rowerki. Proszę bardzo, można sobie u Pawła zrobić kawę. Ma taki fajny tutaj ekspresik. Proszę bardzo. Wystarczy odpalić w tą stronę, założyć kapsułeczkę, załączyć. O, proszę bardzo, jest i kawka. Częstujcie się śmiało, nie żałujcie sobie. Jest woda? Chyba jest. Coś musi podgrzać. Teraz chyba coś pika, że gotowe. O, dopiero teraz leci. Witek rozładowywał tutaj akumulator. Zobaczcie, mamy niesprawny akumulator. A nie, jeszcze się rozładowuje. Samoobsługa, Paweł. Dobrze, dobrze. Nie. Łódzkie Centrum Rowerowe. Słyszę, że coś pika i chciałem pomóc, tak. Paweł, może akumulatory pikają? Może tak. Paweł, ty też zajmujesz się handlem akumulatorami, tylko w rowerach. W zasadzie tak. No, specjalizujemy się w elektrykach w Łódzkim Centrum Rowerowym, w elektrycznych rowerach. Aleje Piłsudskiego. Ale ja Piłsudskiego, tak 67. Jest, 67. Paweł, jak w ogóle popularne są rowery z... Właśnie, jak to należy się powiedzieć? To są rowery elektryczne, czy rowery ze wspomaganiem elektrycznym? Jak to tak w ogóle jest? I to jest poprawne. Rowery hybrydowe, rowery elektryczne, albo rowery ze wspomaganiem elektrycznym. To wszystko jest to samo. Żeby były one legalne i można, żeby było nimi jeździć po ścieżkach rowerowych, to musi być wspomaganie. To nie jest jazda z manetką gazu, albo tak jak na motocyklu, czy jak samochodem, tylko to jest wspomaganie. Wtedy, kiedy pedałujemy, to nas wspomaga. Czyli nie ma takich rowerów, że jest manetka, która nas wiedzie do przodu, tylko trzeba kręcić korbami. Przynajmniej trochę kręcić i przynajmniej trochę z siebie dawać i wtedy jest wspomaganie. A jest to takie przełożenie, że na przykład, nie wiem, musisz wykonać jeden obrót w jakimś czasie albo, nie wiem, wygenerować 30-40 watów, żeby można było, że tak powiem, dołożyć coś tam z silnika elektrycznego, czy wystarczy choćby delikatnie kręcić? Wystarczy choćby delikatnie kręcić. Każdy rower ma trochę inaczej ustawione to sterowanie, czasami trochę więcej z siebie trzeba dać, czasami trochę mniej, ale zawsze trzeba kręcić. To jest ustawowo. Odczuwasz w ogóle w sprzedaży swojej firmy udział rowerów elektrycznych? Ależ oczywiście, to jest spory udział u nas w firmie. W Polsce całej to jest cały czas mały segment rynku rowerowego, a wszędzie dookoła, czy to Słowacja, czy to Czechy, czy to Niemcy, to już jest olbrzymi. Nawet w Niemczech już kilka lat temu rynek rowerów elektrycznych przerósł rynek rowerów bez wspomagania. Nie chcę ci zaglądać do kieszeni, ale powiedz mi, na przykład tak sprzedaż rowerów elektrycznych to jest, nie wiem, tam 10-20% twojej sprzedaży? Więcej. Tak, ale jak rozumiem, 50-50 jeszcze nie. Obstawiam, że 50-50, mniej tak? więcej, tak. Ale to jest specyfika twojej firmy, że się w tym wyspecjalizowałeś, czy to jest rynek łódzki, tak wygląda? W każdym sklepie rowerowym jest sprzedaż pół na pół, czy to dotyczy, jakby, to mówisz o sobie? To wynika z naszej specjalizacji. Nie lekceważymy sobie rowerów elektrycznych. My też w naszym sklepie mamy mniej więcej połowę rowerów elektrycznych, połowę bez wspomagania elektrycznego. Nie ignorujemy tego tematu. To jest przyszłość, to jest niesamowicie fajny środek lokomocji codziennej, ale również fajne rowery trekkingowe na wycieczki. Także po prostu nie ignorujemy tego tematu. Paweł to jest jeden z twórców elektrycznej syrenki. Mieliście okazję widzieć na kanale Mr. Akumulator, jak najpierw jeździliśmy po Łodzi, opowiadaliśmy coś o syrence, a potem ścigaliśmy się z Maluchem.
Zgadza się. O włos przegraliśmy. Z maluchem? Tak. Nie, to jechałeś w maluchu. A, to ja jechałem w maluchu, nie? To żarcik akurat nie był. Ale tam wiesz, jak potem jak patrzyłem przy obróbce materiałów, te czasy były takie prawie 50-50. Podobne były. Bardzo podobne. Podobne, no. Ale... ale różnica w przyspieszeniu co nawet... Nie, no jest duża. Nie, była, to... była spora, tak. Tylko na torze nie da się łatwo wyprzedzać. Tak, tak, tak. Nie da się. Tam jest drugi twórca elektrycznej syrenki, Tomek. Poznając się chyba z półtora roku temu na ekozlocie, zadałeś pytanie odnośnie akumulatorów. Patrz, jak to mija. Trochę ponad rok i jesteś wujek akumulator. Zgadza się. Robert mnie zaraził. Wujek akumulator poszukuje lokalu z miejscem parkingowym pod witryną. W dobrze widocznym miejscu. Może być mały, może być duży. Mamy dużą tolerancję. Jak wam się podoba takie ogłoszenie? Jacek, może ty coś masz? Znajdzie się. Tak? Jak podjedzie, to się znajdzie. Ale co, masz jakiś pomysł na miejsce? Centrum pasuje. No to Tower Building. Na Łąkowej 11. Który to jest budynek? To jest wielki obszar. Tam jest tych budynków paręnaście. Coś się na parterze znajdzie. Takie cuda to tylko ja mogę robić. Jacek, słuchajcie, jakbyście chcieli cokolwiek więcej, to tylko z tamtym. A tutaj się dowiemy. Lekusa pojechał, bo tam faktycznie miał jakiś powód. Tak? No tak mi się wydaje, bo długo... Gracjan, czekaj, żeby nie było ten... No, tak, Gracjan lokowa. I co tam było z tym? Wydaje mi się, że w Lexusie jest jakiś pobór prądu, tak. co powodowało to, że codziennie to auto nie było w stanie odpalić. Mhm. Także sprawdzamy wszystkie samochody po kolei, pod kątem akumulatorów, pod kątem poboru. Ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie. Mamy nową Toyotkę, która jest zamontowana oryginalnie Mutlu. Tak, taki akumulator, 2021 rok. Turecki, no. Turecki, ale to chyba jeden z najstarszych akumulatorów, jakie wyjąłem z samochodu. A tutaj co? Sprawny akumulator. Co to jest taka kombinacja alpejska? Tutaj mój brat wymyślił sobie, bo były tylko na dwie śrubki pierwsza klema, ale oryginalną kupiłem z trzema śrubkami, trzeba było trochę pozmieniać, żeby tego kabla nie urywać, tak, żeby nie ucinać tego. Po prostu połączył. A i co, wszystko jest w porządku? Kolega mówi, że akumulator też jest sprawny, także... Łodzianin? Łodzianin ogląda pana, jak najbardziej pozdrawia, tak? Pan Grzesiek. Super, super, fajnie. Mam dla ciebie kubeczek, zaraz podejdziemy, żebyś nie zapomniał odebrać swojego. Czyli co, jest wszystko w porządeczku? Wszystko w porządeczku, to jest akumulator do podładowania. Troszeczkę, ale nie jest dobry. BI. To mamy, co to jest, dwójeczka i B, C, D, E, F, G, H i osiemnastka. No, w porządku. To wam posłuży. Nie, to nie, możesz ładować śmiało, bezpiecznie. Ona ma bezpieczniki, jakieś druty na tyle. Tak, tak, te bezpieczniki to nic nie robi. Możesz ładować śmiało pod maską. Tak. No, i tylko po prostu zatem. Pamiętaj, zapisz sobie to, że Witold Pierzyński ci pozwolił. To jest najważniejsze, nie? Żebyś nie przekraczał pewnych napięć. Nie odpinając akumulatora z samochodu, o to chodzi. Bo to tak właśnie są między innymi nagrywać, tak? Dziękuję bardzo. Ja to z założenia, żeby lepiej wyciągnąć akumulator. Tak jak teraz powiedziałeś, że... Nawet w takiej temperaturze, że ładowanie akumulatora ogrzanego, tak powinno być. Ładowanie akumulatora w temperaturze... Ale ja sobie przeprowadzę te eksperymenty w domu. Kupię sobie to urządzenie, bo już akumulator, który jest w temperaturze ujemnej, zdecydowanie dłużej się ładuje. A niektórych w ogóle nie można. Takiego. To nawet od 100 złotych. Wytestujecie panera, zamroziliście. Ale nie. Litówki, jakbyś chciał ładować w temperaturach ujemnych, to tam chodzi o proces zamiany jednej substancji w drugą, która się po prostu krystalizuje, może przerwać te folie. To jest akurat nie w przypadku litówek. Tam akurat nie można? Niektórzy producenci mają już nawet maty, które grzeją akumulator, tylko że zużywają sam, po prostu jakby na lekkim zwarciu pracują akumulatory. Tak samo samochody elektryczne, one, jeżeli ty masz jechać do jakiegoś chargera i tak dalej, on już grzeje tą baterię, żeby ten proces ładowania był jak najszybszy, nie? Trzeba się znać na wszystkim. A Witold Pierzyński wyjątkowo zna się na wielu rzeczach. Robercie, Witek, pomierzyłeś trochę akumulatorów. Jakie wnioski? Co ludzie w Łodzi mają, za przeproszeniem, jakie mają stany akumulatorów? No w tej chwili wykryłem bodajże 4 akumulatory, które są zdecydowanie do wymiany na wczoraj. A ile sprzedałeś? Dzisiaj? Nie chciałbym tutaj nic mówić, bo konkurencja
Dobrze, niech wam dupy ściska. Poszło 35 akumulatorów. No. Czyli słuchajcie, powiedział 4 czy 5 tam znalazł, to każdy kupił po 7. No tak. No to taki żarcik. Ty masz banera i jest ok. Ty masz nowego mutlu i jest ok. Tak. U ciebie w Fordziaku topla była 85, jest w miarę ok. U pana był mierzony? Był mierzony tap do wymiany. Tak? Jest okay, tak. Tak? Ale to ten, już tutaj dogadałeś się z panem, to trzeba jakiś rabat dać. O, u ciebie? Warta? Jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Ja pierniczę, liczyłem, że chociaż Warta byśmy tutaj zamienili na coś porządnego. Nie, ale centra. Żarcik. Okay. Centra tam w Lexusie, nie? To chyba no, się pojechał. No, pojechał w Lexusie. Cały czas był pobór 0,40 ampera, więc... No, kamera. No ale tutaj kamera się wyłącza. A to wszystko zależy od... O, na kamerze było za 28, a nie... Cześć! Pizza. Kto to przyjechał? Kto ma pieniądze? Killer pizza! Połowę poborów miałem. Kto ma pieniądze? Wszyscy... Tutaj! Dzień dobry, co to pana sprowadza? Pizzę przywiozłem. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Akumulator panu sprawdzić w tym aucie? Nie, nie trzeba. Jak to nie trzeba? Ile płacimy? Tomek, daj panu wizytówkę, jakby kiedyś auto nie odpaliła, trzeba było pizzę wieźć, to... Nie, pan by rozwodził wizytówki, no. To byśmy się dogadali. To właśnie, wchodzi pan w temat? Kartę, tak? Kartę. Kartę chcę jak kartę biorę? No, to biorę, dam pamięć kartę. 190, 80 lat. Słyszycie? 190 zł fujek wydał na ten, na pizzę. Ile trzeba tych akumulatorów przy 50 zł marży? No dobra, jak ja bym sprzedawał, to było ze stówkę, to z dwa by trzeba było sprzedać, nie? Ale wujek jak sprzedaje, to on to tak trochę oszczędza, nie? Tam, to jeszcze kartą płaci. Zadziałała karta, niech pan sprawdzi! Bo to chłopak jest na początku drogi. Może być nienaładowana. No. Za chwilę zabieramy się za pizzę. Prawdziwi. Proszę bardzo. Stolik. Tak jest. R1. Wirc. Patrzcie jak się dymi. Widać, że świeżo ładowana akumulator, bo jeszcze się pizza dymi. Tak. Jest dobrze. Zapraszamy do bufetu. Co wymyśliłeś, Wiciu? Wymyśliłem, że w tej chwili cię będę kamerował. A ty co wymyśliłeś? Że nie będę cię kamerował, tylko nagrywał. Dobrze, dobrze. Pamiętaj, że... Wydaje, że klisza pęknie. Pamiętaj, że dzięki YouTube'owi ja wymieniłem wszystkie włączniki na włączniki w domu. Aha. Dobrze. Dobra, bo ty chcesz przeprowadzić eksperyment, tak? No nie no, chcemy zobaczyć. Ja... Słuchajcie, będzie lokowanie, noko, to nic nie zapłacone, a pokazane. Słuchaj, chcemy zobaczyć, czy damy radę odpalić. Oni chcą Tomek, się przekonać, Tomek zabrał, czy jak złączą klemę, czy dadzą radę bez komputera później to auto tak zaprogramować, żeby odpaliło. Daj dziesiątkę. Daj mi cyjna. Co jest potrzeba? Jaki kluczyk? No już mam. Witek jest ze Śląska, to możecie go czasami nie rozumieć. Nie godej. No. Hopy. To mamy nie rozumieć. Akumulator na hasie. Oni się chcą odłączyć od Polski. Oni chcą być niezależni. Chcą nasz węgiel zabrać. Jak prezes powiedział, ukryta opcja niemiecka. Tak. Mają to w życiu wszystko. Czekaj, to zobaczymy, co? Zobaczymy, czy on w ogóle będzie kręcił bez akumulatora. Miałem kiedyś w wojsku jednego żołnierza ze Śląska. Kto wsiada za kierownicę? No nie no, ktoś kręci, no. No, zapraszamy do środka. Siadaj. Siadaj, odpalaj. No. Tylko na luzie. Znaczy się nie stresuj, Jacek. Może szkoda syrenki by było. Dobra, on w tej chwili w ogóle nie jest uruchomiony ten booster w trybie... Mam bez kluczyka odpalić? Bo mogę. No to jest system bezkluczykowy, tak. Masz... Ja mam jakieś, mogą być? Nie te. O te. Jest to który kluczyk? Ja wezmę i... Moje przypomnienia. Iveco i Renówka to chuj nie ciężarówka. Spróbuj. Wow.
Dobra, cofnij. Noko. Cofnij. Słuchajcie, tak odpala Noko przy plus jeden. Dobra. To jest dystrybutor tych urządzeń, tak, Witold Pierzyński. Dobra, no to teraz już kręć. Noko. Prawie. Tylko Noko. Kręć trzeci raz. Dmuchawy, jakieś światła. Drodzy widzowie, pamiętajcie, elektryczne ogrzewanie. Noko tak trzeba dalej. Dać mu trzy szanse. Trzy. No, co najmniej trzy. Jeżeli macie Renault, oczywiście. Prosto, stary Renault. Dobra, a teraz zobaczymy, czy będzie różnica, jak dam na przykład masę na silnik. Dobra? Dobra. Tu jakaś pompa. Nie wiem, czy będzie w ogóle. Chodzi na jeden cylinder. No w ogóle tak. On stał chyba długo bardzo. No spróbuj, ciekawe, czy tak będzie inaczej. Teraz w ogóle? No, z dużym opóźnieniem się rozrusznik za. Może on nie trzyma tutaj tej masy, to nie jest w ogóle aluminiowe. No, może to tak nie być. A czekajcie, spróbujemy. Dobra? Nic? Jacek, a przyniósłbyś swojego boostera? No. Nic. Jacku, poprosimy cię, żebyś przyniósł swojego. No to jest w boosterach ogólnie ważne jest to, żeby te połączenia były dosyć solidnie założone. No i co dalej nie? No tutaj jest. Nie wiem. Czyli obiegowa opinia na temat Renault została potwierdzona. Pokaż. Ale pamiętaj, że to jest stare Clefontaine. Czyli silnik żeliwa. Witek nie jest w stanie uwierzyć w porażkę Noko. No ale będąc dystrybutorem, będąc na korporacyjnych wynagrodzeniach, amerykańskim korporacjom mówimy nie! A tym parówkowym skrytodawcą? No jakoś tak. A to naprawdę, a to w ogóle działa? Ten rozrusznik w tym aucie za każdym razem, bo to nic nie dzieje się. Cześć, spróbujmy w syrence. Nie, bo pewnie to by musiało zabrać. Kontrolki palą się, to jest coś. Dobrze, mamy pana Jacka O. Poczekaj. Dziwnie to brzmi. Tak. Ja bym proponował sprawdzić w Interpolu bym proponował sprawdzić na. Zwolnionego z firmy Noko twierdził, że wie lepiej. Ładnie powiedziane. Weź motka pizni w tego rozrusznik. No, spróbuj. Będę kręcił, teraz nie kręci. No to stacyjka chyba też, nie? Coś. Nie, jest spadek napięcia, elektromagnes nie wrzuci. Poczekaj, zamieńmy urządzenie. Dobra. A potem zaprośmy Amerykanów tutaj. Tak. Ale profesor Chris odpalał, widziałeś ile razy, nie? No widziałem. W idealnych warunkach. A ETA co, Jacek? Noż to, ETA ty nie widzisz. Widzę, że ty się musisz mocno skupić, żeby zobaczyć. No, starożnie radość. Dobra, robi tak samo. A, proszę, ty masz tak osobne wyjścia. Jawol. Patrzcie w tej łodzi, jakie poligloty i po radziecku i po niemiecku. Oba języki wrogów znane, to na wojnę gotowy. Nigdy nie wiadomo, pod jaki zabór się trafi. To w końcu środek Polski. Łódź w jakich była zaborach? W rosyjskim? Rosyjski. Tak? Nic. Dawaj. To kabel jak odsunąć od paska, proszę jeszcze. Kręć. Coś innego się zepsuło. Coś jest. Chcę nawet zobaczyć, jaki jest spędek. Co? Napięcia. Samochód jest popsuty, no przecież mówiłem, że to widać. Uff. Dobra, to weźmy inny samochód. Udano się. Weźmy diesla, dobra. No.
A gdzie jest młoteczek? Rozrusznik. Weź tam stuknij w ten rozrusznik. Weź tam, Jacek, masz ten. Chyba jest zastany bardzo, wiesz. Poczekaj, Jacek naprawi. On jest kuźwa z tyłu chyba. Przynieś fleksa? Nie. Przyjeżdżamy do takiego pacjenta. Klient myśli, że akumulator jest dorobiony, przyjeżdżasz, a tu... Z tamtej strony za kolektorem. Kabel masowy. Na pewno nie może chodzić o samochód. Proszę nie potwierdzać stereotypów o francuskich autach. Tak jest. Samochód jest, proszę pana, na pewno sprawny. Tak. Jeździłem tydzień temu. Na krótko. No. Albo w zeszłym roku. Dobra. Lepszo. Siłownie pana. No. No. Za słabo po prostu. Tak. Nie, to samochód jest uszkodzony, słuchajcie. Tak. Dobra. Słuchajcie, sprzedamy Renault. Niedrogo. Sprzedamy Renault i kupimy sobie. Tak, tutaj. Pół metra go szafniemy, tak żeby się to trochę tylko przesunął. No, ale z biegiem. No, będzie. O, dobra. Razem już ona okay. I teraz luz i spróbuj teraz. Nie. No coś się zawiesił wcześniej, ale. Gracjan. Nie, do 7 voltów. Nie, już teraz nie wyrabia. Do 7 voltów. Coś jest z rozrusznikiem. A teraz noko podłącz. No, no, teraz noko podłącz. No, czekaj, jak już ten, to ja połogę. To kompletnie. Coś tutaj jest uwalonego i to. Nie, weźmy szczotki, bo widzę, jaki jest spadek napięcia. Czy na pewno mech wyszedł na karoserii. Mogę też jeszcze cęgi przynieść, ale widać, że... O, patrzcie! Po podłączeniu noko od razu! Nie, jak no to. Jak ty Robercie się z tym pogodzisz? Nie, no to. Przepraszam cię serdecznie. Przepraszam. To jest awaryjny rozruch. No. Pierwszą i drugą wojnę żeśmy wygrali, tak? Brawo, panie Witku, panie Jacku. I trzecią łódzką potyczkę też. No. Nie, także. Możemy coś innego spróbować odpalić bez akusia. A w następnym odcinku Witek odpala Abramsa z noko. Nie dasz rady, 24 volty. No właśnie. Co, noko nie da rady? Nagra to się nagra. Dawaj. Nie, próbuj odpalić, zobaczymy. Czy da rady? Dobra, pierwszy raz, proszę drugi raz odpalaj. Ale słuchajcie, to jest Ford. Amerykańska technologia jedna i druga. Pal. Tylko, że jedno na pewno, tylko że to pochodzi na pewno z Chin, ale to tak nie wiemy. Zapomniałeś powiedzieć, że to jest Ford, ale z kolonii. Zupełnie inny. Bez problemu. Pal czwarty. I to niezależne. Z kolonii? Tak, to jest z kolonii produkowane. Pal piąty raz. Zajedźmy go do końca. Forda trzy noko. Co pierwsze padnie. Co mamy, szósty raz teraz, tak? Piąty. To dawaj dalej. Ciekawe, kiedy w tym ekoboście panewki wyjdą po takim paleniu. No spokojnie. Siódmy, tak? Ekobus tutaj mają sasnota, więc... Jakbym wziął, zębami złapał wał korbowy, to już by nie zakręciło. Palmy dalej. A możesz poczekać 2 lata? Wiciu, dobrze, przeproszę cię, że tak powiedziałem źle o twoim noko. Myślałem, że to tak faktycznie jest takie badziewne urządzenie, a jednak nie jest źle, jest dobrze. Publicznie przeprosiny przyjęte. Przyjmuję. No, jest fajnie. A ile razy? 8. Nie chcę nic mówić, ale takie publiczne przeprosiny to powinny się skończyć takim prawdziwym męskim pocałunkiem Breżniewa, nie? Tak, wiesz co? Zaraz przejdziemy do przyjemności. 10. To co, diesla czy nie? Możemy spróbować. Kto wie, co chodzi, to wie, tak? Na czym ten pocałunek Breżniewa polega? I dlaczego był z języczkiem? Spróbujemy jeszcze tam wykonać. Dobra? No to idziemy do diesla. To tego rozpinamy. Dziękujemy bardzo za możliwość. Słuchaj, w zamian za to, jak będziesz chciał kupić akumulator, zapłacisz 5 tych więcej. Bardzo ci dziękujemy. Jak tego szlak trafi, to i tak wiesz, że u ciebie kupię. Ja mam nadzieję, że ten masz poczucie humoru. Żeby nie było. Bo to nie będzie 5 tych więcej, to jest 100. Euro.
Dobra, będę leciał. Tak? Poczekaj, zostań chwilę, może ten, bo zaraz będzie Wiciu rozdawał tego, tego. Może akurat nie ty trafisz na to noko. Może nie. No, a może tak, no. Ale też jestem, jak no, mów. Będzie za dwa tygodnie. To gdzie to napisać, gdzie mam ten? Normalnie na... Tak, na... Na maila. I co, i teraz eksperyment w czym? Dieslu. Zamulonym akumulatorem. O Jezu. Mul. Co to za dziadowskie auto? Taki chuj. Za wolno kręci. Poczekajcie, ja wam coś powiem, nie? Bo oni wszyscy wierzą, że przejście na ten... O. Na wolno. Nie. Poczekaj, no, odpal. Nie mamy w ogóle prądu. Odpalaj. Nie ma prądu. Jak nie ma prądu? Minimum 200. Nie ma. No jest! A ma w tej chwili jakieś 180. No chyba, że się spalił. Pokaż. Mogę? Już przegrzany. No to ta kontrolka właśnie wskazuje na przegrzanie urządzenia i trzeba mu dać chwilę przerwy. Myśmy tam zrobili 10 rozruchów tej Fiesty. I teraz to, więc trzeba tak podmuchać, żeby odczekać. Ja go wyłączę na chwilę. Tomek, wystygło, odpalaj. A nie wiem, czy wystygło. O, już jest rozładowane trochę. Czekaj. No, dawaj, Tomek. Zażigaj maszynę. Masz. Światło. Nie, za wolno kręci. Nie, albo ma coś z tym. Nie zbuduje ciśnienia na listwie, nie otworzy się wtryskiego. No, spróbuj jeszcze raz. No. Dobra, zostaw. Jeszcze raz spróbuj. Nie, no bez sensu. Spróbuj jeszcze raz. Albo kręć. Jeszcze nie ma co się poddawać. Dawaj, Tomek, jeszcze raz. Już jesteś blisko. No, jeszcze raz. No. No, spróbuj. Już prawie, no. Minimalnie zawodzi. Ale minimalnie. Czyli z samochodów na F tylko Ford się nadaje. Tak. Może Noko nie ma podpisanej współpracy z Fiatem, Witek? Jak to jest? Z Fordem jest. Co się działo? I ten film będzie dowodem. Czego nie kupować? Fiata. Nie, wiesz co, my mieliśmy też podobny kłopot. Poczekaj, Witek. Poczekaj chwilę. Tak. Doładowanie. No teraz to spróbuj. To jest data przydatności do użycia. Odpalił. Na dopingu. Witek, dało radę. Dało radę. Zrzuć teraz tylko. No zrzuciłem. Zrzuciłeś? Tak, no. Tak, zrzuciłem. Ja muszę sam zobaczyć, bo ja nie wiem. Urządzenia są. Witek, ja nie kłamię, ja mogę poświadczyć nieprawdę jedynie. O, wujek, odpal tylko, bo on tu przesuwa. Prawda jest jak 4 litery, każdy ma swoją. Wiesz, jak ja to muszę mu spojrzeć, bo ja wiem, że magia kina. Przesuwałeś. Nie przesuwałem. No przecież tu patrz, ile ludzi jest. O! Witek, siądź ty, bo to wiesz, że jest. Nadal to auto jest w Mikołowie zarejestrowane. No odpal. Patrz, ale kręci? Nie, on łapie jakiś błąd. My mieliśmy to samo u nas, wiesz? Kręci. No patrz, odpal teraz. No, Tomek. Dobra, i patrz. Teraz zgaś. No, zgaś. I teraz sobie odpal. On po prostu, wiesz co, u nas było to samo, żeśmy robili eksperymenty. Widzisz? To samo było z twoim. No. Olej sobie wreszcie. No, także po pierwsze, jeżeli chcecie Noko, to musicie sprawdzić, z kim Noko ma umowę o współpracę podpisaną. Chociaż moje tematy to są takie w tej chwili właśnie. Czy ktoś jeszcze nie wypełnił karteczki? Sytuacja wygląda tak, że ten pan jest dealerem marki Noko. Tak, i Witek, dla tych z was, którzy przetrwali do końca, a jest parę osób, które zostało tutaj dłużej, tak?
O, i to są osoby, Witek, które na co mają szansę? Na wylosowanie urządzenia rozruchowego Noko GB50. Dobra, ale wiecie, jest ordynacja podatkowa i są pozostałe rzeczy. To ja jako osoba, która jest światła w tych tematach, chciałem ci poradzić, tak? I mam nadzieję, że wy przyjmiecie to do wiadomości. Osoba, która, że tak powiem, dokona... Witek albo ktoś, kto wylosuje tą osobę, to ta osoba będzie miała prawo do zakupu tego Noko za 1 złotówkę. Tak. Czy to wam pasuje? Żeby to się odbyło w formie umowy kupna-sprzedaży. Trochę czyli drogo. Czy akceptujecie regulamin? Tak. Tak. Muszę się zastanowić, bo to nie są tanie sprawy. Jacek, bo przez ciebie film nie pójdzie dalej. Zróbcie lasy tak? Na 4. No. Podkładajcie tak, proszę. Na 4. Także Witku, tak? Sprzedajesz to za 1 złotóweczkę z VAT-em brutto na paragon. Dokładnie. Zgadza się, dokładnie. No, jeszcze brutto, kurde, was ja jako kurde, organizator nie biorę udziału. Tak jest. Proszę bardzo. Ale mamy tutaj panią, tak? A pani też nosi, tak, też. Fajno. Tak. A to poczekajcie, to teraz tak, musi losować osoba niezainteresowana. Niech będzie na mnie. To nie będzie Marysia? Podstęp. Nie. Słuchajcie, Jacek, jak wylosuję ciebie, to nie dostaniesz. Ja muszę tak porobić, tak, no poczeć, tak. Nie ma, słuchajcie, to musi być porządnie wymieszane. Nawet te losy, które są na ja się od samego rana specjalnie uśmiecham. Wrzuciłeś? Wrzuciłem. Bardzo. Rzuciłeś? Wyrzuciłem. Zrzuciłeś. Nie, rzuciłeś. Nie. Dobra, losujemy. O pewne rzeczy można mnie posądzić. Akceptujesz za złotówkę. Akceptujesz. Dobra, bo... Nie patrz. Losuj, włóż tam rękę. Aaaa! Trzymaj. Dobra, mam. Nakieruj tutaj, żeby ten ciepły to mój. Tak? Mój. No. Dobra, ściągamy i... Szanowni Państwo, jest los. Dobra. Nie, już go widzę, bo sobie go poznaczyłem. Co to jest to bulba? O kurde. Tak? O kurde. Prawie. Brawo. Noko współpracuje z Fordem. To się potwierdziło. Sprawdzony sprzęt. Złotóweczka. Kasa. No to pożycz od kogoś. Ale kartą nie można. Złotówka. Ten pan jest niewypłacalny. Jest niewypłacalny. Daj kartę, to ci da złotówkę. Daj mu złotówkę. Poczekajcie, teraz tak. Pożyczam ci tą złotówkę. Tą oto złotówkę ci pożyczam. Ja jestem człowiekiem, który niestety liczy. Będę za tydzień albo za 2 w Łodzi. Będziesz mi winien 2. Opodatkuję oczywiście. Witek, proszę tutaj przyjmij zapłatę, żeby to było jasno. Przyjmuję zapłatę, dziękuję bardzo. Przekazuję w takim układzie działający jeszcze nokę. Rozładowany, bo rozładowany. Ale... Przez ciebie to zazdrość przemawia teraz. Tak. No. Proszę bardzo, tutaj ładnie ci to schowam do... Miał być nowy, jest używany, rozładowany. Dlatego jest za zyla, no to kurde. I jeszcze za tyle pieniędzy? No. Proszę bardzo. Gratulacje. Fajnie, że przyjechałeś, bardzo ci dziękujemy. Mega dziękuję. Również dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Miło było. Hej. Słuchajcie, wszyscy, którzy byliście tutaj z Łodzi... Miło było poznać osobiście. Cześć. Wszyscy, którzy byliście z Łodzi, zostaliście do tej pory. Jeżeli odpukać, wyszłaby taka sytuacja, że potrzebujecie akumulator lub cokolwiek, to do wujka akumulatora i na hasło Mr. Akumulator, czy też spotkanie, które tutaj było, Tomek policzy to najkorzystniej, jak tylko będzie mógł. Tutaj masz jeszcze ładowarkę do samochodu do tego i taki kabel do ładowania. Ale Witek jest dobry, a mógł mu to sprzedać, nie? Jako akcesoria. Witoldzie, w końcu jesteś w aucie, które jest godne ciebie. Cenię sobie prostotę, wygodę, jak również niezawodność. Zaraz będziemy jechać. No nie, bo... Uwaga, nie mam... teraz będzie słuchać konia mechanicznego. Dobra, to masz tak. Nie mam uprawnień na to. Co nie masz? Nie mam uprawnień na to. Przestań. Nie. Silnik masz tutaj przód, tył. Tak. Możesz konferencjerkę przed mikrofonem robić. Tylko włącz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dzień dobry. Tomek, czy możemy jechać? To krótki instruktaż. Bieg do przodu, luz, bieg do tyłu. I musisz odpalić, żeby pojechać. No i teraz. To jeszcze ten, zgodę może tam musimy dostać, co?
Nie, no, 50% jest pewnie, no. Tak. Aha. No. No to tak, do tyłu na razie. No Witek, odłóż to i jedź. La, 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 la. Już przestań. Przestań. Dobrze. Zachowuj się. Wyłączę. To ktoś powinien nucić taki może, że jest ti, 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 ti. A nie, tak, nie, 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 nie. To był MacGyver. Drużyna A to była ti, 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 ti. Dobra, mamy go wyluzowanego? Nie mamy. Nie, tu jest. No. Luz jak się... To tak się chyba zrzucało. Co? No, cofaj do tyłu. Pamiętam, tata miał syrenkę. No i ten hamulec, co? Przełączasz się do przodu i dawaj. Świetnie wspomaganie chodzi. Co muszę wam powiedzieć, to te parametry tego samochodu od samego początku mnie zadziwiają. Bardzo dobrze wygłuszony jest. Ta V8, powiem ci, mruczy, a na zewnątrz te konie, słyszałeś zresztą konie, tak? Kocurek. Konie brzmiały całkowicie inaczej. W środku wygłuszenie perfekcja. Trakcja, warunki trakcyjne. Idealnie. Spróbuję teraz wejść w lewy zakręt, lekko go przytnę. Zobacz, zobacz, jaka nadsterowność. Pięknie, pięknie. Dobrze, a tak na poważnie, co mamy? 71% baterii. Jadę pierwszy raz elektryczną syreną. Mam nadzieję, że nie ostatni. I dowieziemy samochód do końca cały. Spójrz, ludzie faktycznie spoglądają, wywołuje to pewne emocje. Mhm. Prawa wolna. Prawa wolna, dobra. Lewą się wyklepie. Świetnie, i co? No super. Jak minął ci dzień? Bardzo fajnie. Powiem ci, pogoda dopisała. No. Jestem zadowolony. Zaraz zmiana kierowcy, tych ustawień. Czekaj, ty, to tutaj? Tak, tutaj, teraz ja. To się zamienimy. Zrobimy go na luz? Tak. Dajmy go na luz. Dobra. Proszę bardzo, teraz ty. Trzymaj, operuj. Jakby zaczął jechać? No. Jakby zaczął jechać, to ten. Wskakujemy. Jestem, jestem. Jak się drzwi delikatnie zamykają. Powiedzmy. A ty to już tak. Już obcykany jesteś w tym, widzę. Wiesz co, no ja miałem okazję pojeździć na torze tym samochodzikiem z chłopakami. To kawał fajnego samochodziku. O, teraz tak widzę, że tutaj no. Tata w syrence miał trzy pedały. Wsteczny, przełączamy tylko guziczek i silnik kręci się w drugą stronę, widzisz? Elektryczny. Przełączamy do góry i silniczek. Tutaj widzisz, masz poziom baterii, skorelowany jest z wyświetlaczem cyfrowym. I tutaj popatrz, jak dociskamy gaz, zobacz jak pokazane ampery. Jest użycie prądu. O ty prądu. Kurczę, poślizg, widzisz? Poślizg. I tutaj masz, widzisz? Mhm. No teraz nas rozłączyło, było za duże szarpnięcie, widziałeś? Aha. No, czułem, opona była zerwana. Rozłączyło nas sterownik i teraz zobacz. Może trzeba luz dać, albo wyłączyć go stacyjkę na zero. Tak, a wyłącz stacyjkę. W drugą stronę wyłącz. Mhm. Załączyłeś. Teraz do przodu daj bieg. I lekko gazu spróbujmy. Upsuliśmy auto. Asystans! Ijo. Musimy chyba wezwać pomoc drogową. Czekaj, a co tu jest? Nie wiem, co tu jest. Popsuliśmy auto! Paweł, popsuliśmy auto! Wiesz co, ja myślę, że może immobilizer zablokował. Jest tutaj jakieś odcięcie zapłonu, czy coś takiego? To jest elektryczne, trzeba wyłączyć i włączyć. No, właśnie. Ale odczekajcie. Odczekaj, o teraz chyba się wskazówki poszły. No, o, teraz mi się wydaje, że jest. Wiesz co, bo dodałem gazu tak mocniej, nie? I raz mi się to zdarzyło, jak tutaj przyjeżdżaliśmy. Możesz ewentualnie zmienić bieg, daj teraz w dół na przykład. A do siebie i w dół. Teraz do siebie i w dół. O, i teraz będzie wyższy bieg, czyli chyba dwójka albo jedynka się zapnie. Zobacz. Lepiej przyspiesza? Czy gorzej? Chyba nie. Poczekaj, żeby. Jedynka była, pamiętam, w dół. I teraz do siebie. Albo tu, albo do góry. Czekaj, żebyś mnie nauczył biegi obsługiwać. No dobra, to jest luz. To jest luz. To jest luz, dobra. I albo w dół, albo w górę.
Nie, teraz jest jeszcze luz. No wyżej najpierw. Dobra. No zobacz. Zapiąłeś coś. O, dobra jest. Jedziemy. A, dziękujemy. Widzisz. No są jednak jakieś zabezpieczenia tych pojazdów. To samo mamy. No, ale co, ja mi się wydaje, że ktoś klika jakimś pilotem i wyłącza. Tak, tak, tak. Jestem pewien, że... Nam na złość. Tomek, to ty? Czekaj. O, teraz przekaźnik było słychać. Za dużo chyba gazu, wiesz? Tak. Czyli w sumie albo jest bateria na tym, albo faktycznie chłopaki są złośliwi. Samochód wjeżdża, uważaj. Ale jest klasa, nie? Klasyka. Ja tam... Zimny łopiec. Tak. Pójdź jakiś music. Elo. Elo, kwasik. O tobie mowa. A, o. Słyszałem, że jest tutaj dolewana woda. AGM, żel czy kwas? Jaka temperatura, jaki ładowania czas? AGM, żel czy kwas? Tak. Dobrze, dojeżdżamy. Jesteśmy, jesteśmy. Z drogi śledzie. Z drogi śledzie. Syrena jedzie. Parkuj, zaraz parkuj. Gracjana przejedziemy, to nie będzie żadna strata. Rynek akumulatorów w Wrocławiu w końcu odzyska. Co cię tak spędzi to oko? Łoko ci skoko. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przejażdżkę. Niech nam żyje. Prezes naszego klubu. Dobrze. Dzięki. Kto jeszcze nie siedział chociażby w Serence? Jest jeszcze jakiś Łodzianin? Wszyscy już byli? W Serence w ogóle czym elektrycznej? Serence to się naprawiało. Serence to się nie naprawia. Ciekawe co mają w bagażniku. Ale jest rejestracja w końcu zieloma, nie? Ale to taka ładna wygląda. 6-6. Powoli dobiega nasze spotkanie w Łodzi na parkingu kaloryfer. Ja jestem zafascynowany tym miejscem, bo no nie dość, że miałem okazję sobie tutaj dość fajnie pobiegać, miałem okazję spotkać się ze sporą grupą zapaleńców. No teraz już jest końcówka, została nam nas powiedzmy połowa, ale bardzo dziękuję każdemu z Was, kto przyjechał na tą imprezę, każdy kto poświęcił swój czas. Bardzo, ale to bardzo mu dziękuję. No i będziemy się widywać częściej. No, udało się chyba parę rzeczy fajnych, ciekawych zobaczyć, a Wam przed monitorami mam nadzieję, że udało się chociażby odrobinkę odczuć to, co my poczuliśmy tutaj. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, aby kliknąć subskrypcję i do zobaczenia następnym razem, być może już u Was.